film zawiera spoilery gry Red Dead Redemption 1 oraz Red Dead Redemption 2. Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze wątków fabularnych tych gier, wróć do materiału po zapoznaniu się z historią opowiadaną przez obie produkcje. Red Dead Redemption jest przepełnione masą świetnie napisanych postaci. Część z nich się lubi, a część z nich jednak niezbyt. W tym filmie przedstawiam wam moje zdanie na temat każdej postaci, która będzie zawarta w tier liście i pamiętaj, że jest to często subiektywne i nie bierzcie tego do siebie. Tiery, do których będziemy przypisywać nasze postacie, to kolejno. Wejdź za mnie, please. Postać idealna do szpiku kości. Kocham cię. No prawie idealna, ale no nie do końca. Uwielbiam. No uwielbiam, co to dużo tłumaczyć. Jesteś Spox. Jest okej, ale nie jest wybitną postacią. Neutralne. Po prostu nie mam żadnego zdania. Nie znoszę. Co tu mam tłumaczyć? Skocz z mostu albo się zastrzel, bo ciebie nienawidzę. Nazwa wyraża więcej niż 1000 słów. No a więc dobra, Susan myślę, że umieściłbym na jesteś Spox albo neutralnie, ale nie jestem do końca pewny, gdzie by to dać, więc dajmy ją na jesteś Spox. Abigail Roberts łamana na Marston. Mamy, no wiadomo, byłą prostytutkę, żonę Johna i matkę Jacka. Tak, Abigail ja osobiście lubię, mimo że część osób i ludzi lubi. A tu też dałbym ją do uwielbiam, bo jest super postacią. No albo to, no lichwia, austriacki lichwiarz. Leopold Strauss, austriacki lichwiarz, człowiek bardziej, nie tyle człowiek, co śmieć po prostu, który niszczył ludziom życia bardziej niż cała reszta gangu Vanderlind, bo jednak on pakował ludzi w niezłe kłopoty, a poza tym przez niego po części pośrednio Artur jest chory na gorąźlicę, tak? A więc sugerowałbym do nie znoszę lub skocz z mostu albo się zastrzel, bo ciebie nienawidzę i myślę, że to będzie dla niego odpowiednie miejsce, ale... Nie pozostanie pierwszy na stałe, nie oszukujmy się. Swanson. Swanson jest postacią pozytywną, jest wielebnym tam chrześcijaninem, który ma tam problemy ze swoją wiarą. Myślę, że Swanson to jesteś Spox albo neutralny, a dałbym go na jesteś Spox. Sean Maguire, uwielbiam albo kocham cię. Sean jest Irlandczykiem, jest młodym i ambitnym rewolwerowcem i członkiem Synów Dacza. I jest dosyć wyróżniającą się postacią. W całym scenariuszu RDR2 to on najwięcej przy słowa fuck wypowiedział. To taka ciekawostka ode mnie. I myślę, że Seana dam tutaj. I'm lost! I'm a lost! Josiah Trelawney. Josiah jest Spox albo uwielbiam, ale bardziej jest Spox, bo jest spoko postacią. Angelo Bronte, nie znoszę. Angelo Bronte jest takim władcą Saint-Denis, mimo że teoretycznie był burmistrz, właśnie on miał większą władzę. Przetrzymywał przez jakiś czas Jacka, oszukał nasz gang, wiadomo. Arthur Morgan, tak? Ja nie muszę się wypowiadać, prawda? Prawda? Bill Williamson, nasz przyjaciel w dwójce, nasz antagonista w jedynce. Co tu dużo, no miał na imię Marion, no i neutralnie, właściwie nie mam o nim zdania. Catherine Braithwaite, nie znoszę, głupie babsko. Władczyni rodu Braithwaite'ów zasadniczo i tyle w sumie mam do powiedzenia na jej temat, więcej nie ma co. Wyjdź za mnie, czy kłamcy? To jest dobre pytanie, zasadniczo bardzo dobre. Charles jest zajebistą postacią. Charles jest Indianinem albo kimś takim? Tak, Indianinem. Jest dobrym i pomocnym człowiekiem, jest silny i nie tyle mam sobie do powiedzenia, ale dałbym go, myślę, na równi z Arturem. Zasłużył. Tak, zależy, czy mówimy o Dutchu z danego rozdziału. Dutch jest oczywiście władcą, szefem gangu Vanderlind. Jest władcą gangu Vanderlind z Rzesza, jest ojcem takim przybranym Artura, Johna i innych członków gangu. I myślę, że Dutch pójdzie na nie znoszę, bo jednak kuźwa jest śmiecie. Szybujący orzeł. Szybujący orzeł zasłużył na miejsce w uwielbiam ze względu na to, że oddał swoje życie za Artura Morgana mimo wszystko, więc... Co tu robi... Nie ja robiłem tą tabelkę, co tu robi pan Nigel szukając Kevina, no? Neutralnie, no nie mam o nim zdania, chłop ma prawdopodobnie zaburzenie osobowości, co jest w sumie najbardziej sensowną teorią, a zrobię o tym odcinek osobny.
Dalej, Hosea, no to Hosea, no oczywiście na samą górę. Hosea świetną postacią jest, że tak to ujmę, mózgiem gangu Vanderlind. Jest tym, który trzeźwo patrzy na sytuację i jego plany zawsze wychodzą, a nie jak plany Dutcha sypią się po 3 minutach. Jack Marston. Jako, że mamy tu zdjęcie młodego Jacka, to właśnie tego użyjemy, bo jakby było zdjęcie starszego Jacka, to by wylądował gdzieś w tych trzech, a tak to dam, że jesteś ujdzie. Javier jest super, Javier będzie Seanem sobie. Javier jest oczywiście Meksykaninem, jest Meksykaninem i w sumie zrobiłem też o nim osobny odcinek, także można obejrzeć. No młody, ambitny rewolwerowiec, wierny Dutchowi. Marston. Dobra, tu nawet nie ma co dyskutować. Bohater RDR 1, Deuteragonista RDR 2. Najcudowniejsza postać, kocham go całym sercem i tyle w temacie. Karen albo będzie nie znoszę, albo neutralnie, ale znoszę ją, ale też nie przepadam za nią w jakiś sposób, więc dałbym ją jednak tutaj. Jest ona dosyć ambitna i waleczna, a co prawda nie bardziej niż Sadie Adler, ale mimo wszystko ma ona w sobie te ambicje do walki. Kiran, myślę, że zasłużył na miejsce, uwielbiam, ponieważ jest świetną postacią, jest byłym Modriskolem, który został trochę siłą wpleciony do gangu Vanderlind, chociaż sam w sumie chciał w nim być, no i niestety los nie był dla niego zbyt miły. Lenny Summers. Lenny jest oczywiście postacią świetną i myślę, że też wyląduje tutaj. Jest jedną z lepszych postaci w dwójce oczywiście, w sensie tak jak lubianych. Lenny jest ambitnym i młodym 19-letnim, dokładniej czarnoskórym rewolwerowcem, członkiem synów Dutcha, więc jak w sumie wszyscy tutaj prawie. Ale no, nie mam co za dużo na jego temat powiedzieć, no jest po prostu super postacią i dam go tutaj razem z chłopakami. Leviticus Cornwall to zadufany w sobie dupek, człowiek, którego chyba nie lubi nikt, nie oszukujmy się, jemu zależy jedynie na pieniądzach, więc myślę, że musimy rozszerzyć to miejsce i życzyć mu jak najgorzej. Marybeth jest spoko, można było z nią potańczyć w drugim rozdziale, ale w sumie tyle mam do powiedzenia na jej temat, no jest okej osobą, no i też nie wyróżniającą się jakoś nadto. Wypikam. Molly jest bardzo na dole. Nie znoszę lub neutralnie. Molly jest dziwną postacią, nie przepadam za nią z jakiegoś powodu. Jest wybranką Dutcha. Dajmy ją neutralnie, bo trochę nie mam moich zdania. Simon jest super, Pearson oczywiście, nasz ukochany obozowy kuchta. Jemu na szczęście życie udało się sensownie ułożyć z piękną, cudowną kobietą u boku, biedny Pearson. Padający deszcz jest postacią dobrą, jest postacią lojalną, jest postacią troskliwą. Swoją drogą rozmowa z nim jako John w epilogu daje nam w cholerę honoru i jakby, nie wiem, jakby... Jest świetną postacią, dałbym na uwielbiam, bo jest po prostu genialny. No, nawet koło syna go dam. Call Modric Call. Muszę coś tłumaczyć? Chyba jednak nie. Sadie Adler, no kochamy Sadie, tak? Się ja kocham przynajmniej, więc Sadie jest świetną postacią, jest waleczna, jest, mimo że ma bardzo prostolinijną historię, to jest super. Kitty Jackson ma bardzo neutralne zdanie, niczym też się nie wyróżniała. I... A nie, chce cały czas grać z Arturem w pokera. O nie, znaczy w domino. No kuźwa, wujaszek, no to jednak wujek to wujek. I... No i tak się prezentuje nasza tabelka. Lumbago na czele oczywiście, teraz jest ładniej. Więc... No w sumie to... Tyle mam do dodania. It's all far away. It's all.